Kochani, łyczek i do rzeczy, bo dzisiaj mówimy o bardzo ważnych rzeczach. Jak szybciej wyćwiczyć utwór? Temat był już troszeczkę poruszany w takim sensie, że wiemy o tym, my nauczyciele, że wy to najchętniej jak dostajecie nowy utwór, to chcielibyście od razu usiąść i go zagrać. No to jest oczywiste. W wielu sytuacjach nawet to się udaje, no bo czasem są utwory, które się naprawdę łatwo zaczynają, potem gdzieś tam w niektórych fragmentach są trudne, a potem znowu są łatwe. Ale kochani, bez względu na to, czy utwór jest trudny, czy utwór jest łatwy, jest kilka bardzo ważnych etapów, o których musicie pamiętać, kiedy pracujecie nad utworem. Nieważne, czy to jest utwór, który ma dwie linijki i 8 taktów, czy to jest cała strona, czy to jest utwór trudny, już jesteście, nie wiem, w 5., 6. klasie, czy to jest utwór łatwiejszy, gdzieś na poziomie 2., 3. klasy. Nieważne. Zawsze pewne etapy są takie same. Jakie to są etapy? Pierwsza i zasadnicza sprawa. Bardzo rzadko to robicie, a na samym początku co trzeba zrobić? Trzeba się temu utworowi przyjrzeć, czyli musisz ustalić, co ty w ogóle będziesz grał, jaki to jest utwór, czy on będzie do zagrania szybko, czy wolno, jaką on ma tonację, a więc czy ma jakieś krzyżyki przy kluczu, czy nie ma. Bardzo często zaczynacie grać w ogóle nie patrząc na to, co jest przy kluczu. Przy kluczu znajduje się coś jeszcze. Co się znajduje jeszcze przy kluczu? Metrum, a więc czy utwór jest na 2, na 3, czy na 4. Okej, nieraz te rzeczy, o tych rzeczach opowiadają Wam nauczyciele, no bo w końcu raczej tak się robi, że omawiają z Wami te utwory, ja też omawiam te utwory, ale kochani, kiedy siadacie w domu, musicie o tym pamiętać. I teraz, jeżeli macie taki utwór i już ustaliliście sobie, co będziecie ćwiczyć, to musicie sobie ustalić teraz odcinki, które będziecie ćwiczyć, ponieważ kolejnym błędem jest to, że wy siadacie, zaczynacie grać i jedziecie cały utwór, albo przynajmniej pół, a już na pewno cały fragment, który zaznaczył Pan. Ja Was pytam, po co? Chcecie szybciej wyćwiczyć utwór, czy nie? Stratą czasu jest przegrywanie w kółko byle jak z pomyłkami wielkich fragmentów. Mówiłem to już nie raz, więc nie róbcie tego. Chcecie szybciej wyćwiczyć utwór? Od razu ustalcie sobie, że na przykład ćwiczycie pierwsze 4 takty i się za to bierzcie. Po prostu nie kombinujcie. Bierzcie się za pierwsze 4 takty. Tylko teraz, jak już macie ustalone, dobra, wiem co gram, wiem jaka tonacja, wiem jakie metrum, wiem, że zabieram się za pierwsze 4 takty. To co ja muszę teraz zrobić? Kochani, teraz przychodzi moment, który ja nazywam rozczytaniem utworu, albo inaczej rozczytaniem fragmentu, kawałka utworu. Rozczytanie, jak sama nazwa wskazuje, to jest zagranie tego taktu pierwszy raz. Więc zachodzi pytanie, co trzeba zrobić, żeby zagrać ten takt? No wiadomo, trzeba odczytać nuty, które tam są. A więc z tym raczej nie powinieneś mieć problemu. Jeżeli jesteś w 2., 3. klasie i masz problem z odczytaniem nut, to mój drogi, od razu powinieneś dostać 1. Dlatego, że to jest trochę tak, jakbyś w 2. klasie podstawówki poszedł do pani od polskiego i powiedział: proszę pani, ja zapomniałem, co to jest za litera i nie umiem przeczytać tego wyrazu. Co to w ogóle ma być? Chłopie, całą 1. klasę miałeś na poznanie liter, na nauczenie się czytać. Może nie super płynnie, ale na tyle, żebyś mógł przeczytać, o co tutaj chodzi. Tak samo jest z nutami. Jeżeli ty w 2. klasie nie potrafisz czytać nut, no to stary, musisz to bardzo szybko nadrobić, bo jeśli przyjdziesz do mnie na lekcję, nie będziesz potrafił nut w 2. klasie, a już nie daj Boże później, no od razu jest 1. Najpierw ołówkiem, ostrzegawczo, o tym też mówiłem. Kochani, to jest podstawowa sprawa. Musicie umieć dobrze odczytać nuty. Ale przy odczytaniu, rozczytaniu utworu bardzo ważna jest jeszcze jedna rzecz. Palce. Kochani, ja przygotowałem tutaj taki przykładowy utwór Tatiany Stachak oczywiście, którą serdecznie pozdrawiam. Jest to jedna z takich ciekawszych, albo może ciekawszych, nie tyle ciekawszych, bo Tatiana ma super etiudy, ale łatwiejszych utworów. To jest to etiuda C-dur. Przyjrzyjcie się, zobaczcie. Pierwsze co, patrzymy co jest przy kluczu. C-dur, jak sama nazwa wskazuje, nie ma krzyżyków. 2/4. Zobaczcie, są nuty? Są. Są nawet proste te nuty. Ale co jest jeszcze przy nutach? Są cyfry, które oznaczają, którym palcem to złapać, i są wreszcie literki, które oznaczają, którym palcem prawej ręki to zagrać. Jeżeli założyłeś sobie, że chcesz wyćwiczyć dotąd, czyli te pierwsze 4 tylko takty,
to nie zabieraj się dalej, tylko zagraj pierwszy tak dobrymi palcami. Wiesz, dlaczego to jest świetna etiuda? Ponieważ Tatiana zrobiła tutaj taki myk, że wszystkie cztery kolejne takty są grane innymi palcami. Tu masz M i A, widzisz to? Ale tu w następnym fragmencie już masz I, A, M. A w trzecim fragmencie, czyli tu, masz A, M, I. Jeżeli nie będziesz uważnie czytał palców, oprócz nut, to wpadniesz jak śliwka w kompot, jak to się mówi. A więc, moi drodzy, jeszcze raz powiem. Zaczyna się utwór od rozczytania. Rozczytanie utworu jest wtedy, kiedy grasz dobre nuty dobrymi palcami. Powtórzę jeszcze raz. Rozczytujesz utwór wtedy, kiedy grasz dobre nuty dobrymi palcami lewej i prawej ręki. Halo, żeby była jasność, tak? Tylko kiedy zrobisz to powoli od początku, powtarzając poszczególne takty, przyspieszysz pracę nad utworem, bo nie będziesz musiał dwa razy robić tego samego. Drodzy, to się ciągle powtarza. Wy przychodzicie, ja wam mówię, zaznaczam przy tej etiudzie na przykład. Patrz, uważaj, bo to są palce. Zaznaczam to. Przychodzi na następną lekcję, gra którymkolwiek. Wiecie, jak nazywam tą metodą, którą wygracie? Na kogo wypadnie, na tego będz. Przecież wiadomo, że któryś zawsze zagra, nie? No tak, ale my gitarzyści nie możemy się nauczyć grać w ten sposób. Wyrabiaj w sobie nawyk nie tylko czytania dobrych nut, ale i dobrych palców. Będziesz szybciej ćwiczył, wyćwiczysz szybciej utwór. O tym dzisiaj mówimy, tak? Graj od razu dobrze. Pamiętaj, że kiedy rozczytujesz utwór, czyli czytasz utwór, wylewasz fundament. To jest tak, jak się budynek stawia i się wylewa fundament. Tam geodeci muszą wyznaczyć dokładnie punkty. Musi być to precyzyjnie zbudowane, bo jak będzie krzywy fundament, to ściany będą jakie? Krzywe. I tak samo jest z twoim graniem. Jeżeli zagrasz złe nuty od samego początku, złymi palcami, to co ty wylałeś za fundament? Od nowa będziesz to wszystko robił. Trzeba będzie to rozwalić wszystko, rozumiesz? A przecież chodzi o to, żeby szybciej wyćwiczyć utwór. Zgadza się? No więc nie rób tego błędu. Ćwicz od razu dobre nuty dobrymi palcami. Tu się wkrada jeszcze jeden problem. Kiedy ten pierwszy fragment jest prosty, bo na przykład u Tatiany ten pierwszy fragment jest prosty i grasz sobie na przykład... O, zagrałem. A, łatwe, to idę dalej. No nie! To, że jest łatwe, to wcale nie znaczy, że nie musisz tego powtórzyć. Bardzo częstym błędem na początku przy czytaniu utworu jest to, że od razu udaje wam się to zagrać i idziecie dalej. Pamiętaj, ćwiczenie to jest powtarzanie. Nawet jeśli to jest łatwe, musisz to powtórzyć, bo musisz zapamiętać, którymi to jest palcami. Twoje palce muszą się do tego przyzwyczaić. Tego się nie da zrobić, kiedy sobie dwa razy to zagrasz. Ta melodia musi zapaść w twoje ucho i w twój rozum. Musisz sobie to wreszcie utrwalić. To się da zrobić tylko wtedy, kiedy nawet prosty takt będziesz powtarzał. I o wiele szybciej wyćwiczysz utwór, bo jak sobie to zagrasz 10 razy na przykład i za każdym razem będzie dobrze, bo jest łatwe, to jak wrócisz do tego, to zagrasz na pewno dobrze, a nie na pewno źle. A więc pamiętaj, na etapie rozczytania utworu powtarzanie nawet łatwych taktów jest szczególnie ważne albo bardzo ważne. Dobra? Musisz o tym koniecznie pamiętać. A więc pierwszy etap to jest rozczytanie utworu, w skład którego wchodzi granie dobrych nut dobrymi palcami. Uważaj, bo to teoretycznie jest oczywiste, ale większość z was tego nie robi. Wtedy, kiedy umiesz zagrać cały ten fragment płynnie, uwaga, tutaj znowu wielu z was myli płynnie z szybko. Wiecie, jaka jest różnica? No zasadnicza. Wy nie macie na początku grać szybko. Macie zagrać płynnie, czyli bez dziury. Czyli w przypadku etiudy C-dur będzie to tak. Słychać. Gram dobre palce, nie robię dziur, trzymam basy. Raz, dwa. No i fajnie. Zagrałem. Zagraj sobie to 3-4 razy. Jeśli umiesz tak zagrać, masz super rozczytany fragment. To powinno ci zająć jakieś, ja wiem, 4, może 5 minut. Ale teraz zachodzi kolejna sprawa.
Wiadomo, że masz do rozczytania nie tylko cztery takty, ale następne cztery takty, Pan Ci zaznaczył, gdzie masz skończyć. Nie? Jeżeli już potrafisz płynnie i powoli zagrać, to znaczy, że masz utwór rozczytany, możesz przystąpić do ćwiczenia. Następny etap po rozczytaniu to jest etap ćwiczenia. Co trzeba zrobić, ćwicząc utwór? No, ćwicząc utwór robisz coś bardzo ważnego, mianowicie, kiedy umiesz już powoli zagrać dobre nuty, dobrymi palcami, pora na rytm. W większości utworów ten rytm jest dosyć prosty. W tym utworze od razu można go w zasadzie zagrać, bo to jest pochód po prostu ósemek. Ale jeżeli ten rytm jest bardziej skomplikowany, to w tym momencie jest czas, żeby się tym rytmem zająć. Może Twój pan od gitary powiedzieć Ci, że od razu masz grać rytmicznie. Ale ja uważam, że najpierw powinny być zagrane dobre nuty dobrymi palcami, a dopiero na trzecim miejscu możesz się zabrać za rytm. Jeżeli rytm jest troszeczkę bardziej skomplikowany, będziesz musiał poświęcić więcej czasu, ale będziesz musiał to zagrać rytmicznie. Pan Ci na pewno powie, jeśli to będzie trudniejszy rytm, i na pewno powie Ci, jak to masz zagrać. Na pewno Ci też nagra, ja przynajmniej zawsze nagrywam takie rzeczy. Jeżeli masz problem z tym rytmem, jeżeli nie potrafisz odczytać tych nut albo rytmu, nie łapiesz się w głosach, bo w gitarze gramy w dwóch albo w trzech głosach od razu, posłuchaj. Pan na pewno Ci to nagrał. Posłuchaj, jak Pan gra. Bardzo często tego nie robicie. Wszyscy moi uczniowie dostają na maila lekcje po każdej lekcji, gdzie mają narysowane, co mają ćwiczyć, jak to ma zabrzmieć. Wielu z nich nie słucha, jak to ma zabrzmieć. A przecież my jesteśmy w szkole muzycznej. Nawet jak nie jesteśmy w szkole muzycznej, to musimy słuchać, musimy mieć uszy otwarte. Posłuchaj tego rytmu, posłuchaj, jak Pan zagrał. Jeżeli masz już to rozczytane, czyli grasz dobre nuty dobrymi palcami, bez problemu powinieneś to zagrać rytmicznie. Przecież masz poczucie rytmu. Nie usprawiedliwiaj się, nie kombinuj, nie myśl sobie, dobra, ten rytm jest trudny, to powiem Panu, że nie wiedziałem jak. Większość z Was tak robi. Nie rób tego. Bądź gitarowym wymiataczem, uprzyj się, posłuchaj tego raz, drugi, 102, jeśli potrzebujesz, i zagraj to. Bo jesteś w stanie to zrobić, tylko musisz się troszeczkę zaciąć. Zwłaszcza, że mówimy o sytuacji, która rzadko występuje, kiedy rzeczywiście jest jakiś trudniejszy, skomplikowany rytm. A taki rytm z reguły i tak omawiałeś z Panem. Więc uwaga, kolejna sprawa przy ćwiczeniu to jest zagranie dobrego rytmu. I uwaga, teraz, kiedy grasz już dobre nuty, dobrymi palcami, grasz już rytmicznie, teraz dopiero na czwartym miejscu możesz się zmierzyć z czymś, co większość z Was robi na początku. Z dobrym tempem. A więc żeby to zagrać po prostu troszeczkę szybciej. Bo większość rzeczy, nawet prostych, kiedy grasz w wolnym tempie, wychodzi albo od razu, albo prawie od razu. Jak sprawdzić, czy to umiesz? No, przyspieszyć. Jeżeli umiesz dobre nuty dobrymi palcami, obu rąk, umiesz zagrać rytmicznie, proszę bardzo, zagraj to szybciej. I wtedy może się okazać, że jest troszkę trudniej. Nie masz się zniechęcać. Masz próbować to zagrać stopniowo, coraz szybciej. Wielu z Was robi błąd, że od razu wyszło mi wolno, czyli umiem zagrać tak. No to jedziemy! Fajnie? No nie fajnie, bo nie o to chodzi. Pourywałeś dźwięki, było nieczysto, brzęczało, palce pomyliłeś. Przyspiesza się również stopniowo. Dokładnie tak samo robi samochód Twojej mamy, kiedy Cię odwozi do szkoły. Nie ma tak, że stoi i nagle jedzie, bo tak się dzieje tylko w filmach science fiction albo w Gwiezdnych Wojnach, tylko samochód przyspiesza powoli, stopniowo. Tak? I Ty tak samo, nie chwytaj się od razu za super szybkie tempo, tylko zagraj ciutkę szybciej. Niektórzy uczniowie pytają mnie, co to znaczy ciutkę. Ciutka to są dwie półciuty. Jak weźmiesz jedną półciutę i drugą półciutę, to razem wyjdzie ciuta. Oj, tyle masz przyspieszyć. No dobra, żartowałem. Na metronomie możesz sobie to sprawdzić. Przyspieszyć ciutkę to przyspieszyć o 10 uderzeń na minutę. Na przykład grałeś w tempie 60 na minutę, spróbuj w 70. To jest ciuta.
dobra? A płcią ty to będzie 65, ok? Tak można zapamiętać. A więc, kochani, mamy już dwa bardzo ważne elementy. Kiedy, w zasadzie trzy, tak? Wstęp, kiedy ustalasz, co masz wyćwiczyć, przyglądasz się, jakie są krzyżyki, jakie jest metrum utworu, ustalasz, że będziesz ćwiczył cztery takty. Dobra. Zaczynasz rozczytanie utworu, to jest kolejny etap, który składa się z dwóch punktów. Czytasz dobre nuty dobrymi palcami. Grasz oczywiście powoli, doprowadzasz to do momentu, kiedy będzie płynnie. Potem zaczynasz ćwiczyć, jeśli to już wychodzi. Ćwiczenie polega na tym, że grasz dobry rytm i doprowadzasz to do dobrego tempa. I w zasadzie, jeśli doprowadzisz to do dobrego tempa, to jesteś w domu. Bo przecież zagranie utworu prawidłowo polega na tym, że grasz dobre nuty dobrymi palcami, w dobrym rytmie i w dobrym tempie. Zgadza się czy nie? Oczywiście, czy to jest dobre tempo, czy to już jest dobre tempo, musisz skonsultować ze swoim nauczycielem, chyba że masz tam napisane jak byk, że masz to grać na przykład w tempie 70, 80, na przykład pani Tatiana Stachak bardzo często pisze konkretny rytm albo przedział rytmiczny, tempa, przepraszam, przedział tempa, w jakim możesz to zagrać, w jakim powinieneś to zagrać, tak? A więc możesz to odczytać bezpośrednio nad nutami. Nad nutami z reguły, tak jak tutaj, jeśli nie ma metronomu albo jest napisane co? O, tu. Moderato cantabile. Czyli umiarkowanie i śpiewnie. Warto uczyć się tych nazw, jeśli jesteś w szkole muzycznej, bo to są włoskie nazwy, które będą przez całe twoje muzyczne życie obowiązywały i głupio by było, gdybyś był na przykład, w trzeciej, czwartej klasie i dalej nie wiedział, co to znaczy allegro, andante, moderato czy presto na przykład, nie? Takie oznaczenia po prostu każdy muzyk i każdy gitarowy wymiatacz powinien znać. Ale nie o tym dzisiaj mówimy. Powiedzieliśmy sobie, że żeby szybciej ćwiczyć utwór, musisz ćwiczyć etapami. Nie wolno ci przemienić tej kolejności. Najpierw dobre nuty, potem dobre palce u obu rąk, potem dobry rytm, potem dobre tempo. I teraz, mój drogi gitarzysto, jeśli umiesz już zagrać utwór w ten sposób, to znaczy, że umiesz już zagrać całkiem płynnie, całkiem szybko. Jeżeli to już jest dostateczne tempo, to gratulacje. Osiągnąłeś w tej chwili początek swojej drogi. Pogięło gościa. Jak początek drogi? Przecież ja właśnie wyćwiczyłem utwór, to jak osiągnąłem początek drogi? Ano tak, mój drugi uczniu, że jeśli chodzi o utwór muzyczny, jak sama nazwa wskazuje, dopiero teraz rozpoczniesz pracę nad muzyką. Bo muzyka, mój drogi, to jest coś znacznie więcej niż zagranie utworu bez błędów od początku do końca. Jeżeli to jest dla ciebie odkryciem, bo jesteś początkującym gitarzystą, to nie mówię tego po to, żebyś się załamał, tylko po to, żebyś zrozumiał, że muzyka zaczyna się dopiero wtedy, kiedy umiesz zagrać utwór oczywiście bezbłędnie, oczywiście w tempie i rytmicznie, oczywiście płynnie. I wtedy dopiero możesz go zagrać na tyle swobodnie, żeby wydobyć z niego to, co najpiękniejsze. Ale o tym, mój drogi, opowiem ci w następnym odcinku. Kochani, tak, ponieważ nie wiem, czy wszyscy wiecie, ale ja mówiłem o tym na ostatnim live streamie. Moje streamy, począwszy od tego tygodnia, będą odbywały się 3 razy w tygodniu. W poniedziałek i w środę i w piątek. Z czego w poniedziałek i w środę będą to streamy dla uczniów i druga część dzisiejszego streamu usłyszysz, drugą część usłyszysz w środę. Natomiast w piątek tradycyjnie zapraszam wszystkich rodziców, bo będzie kolejny bardzo ciekawy temat. A powiem Wam i bardzo jestem za to wdzięczny, że ostatni mój temat, czyli jak motywować dziecko do grania, jeśli jeszcze nie widziałeś, to zapraszam albo na mój Facebook, albo na mój kanał na YouTubie, gdzie wszystkie moje live'y są zamieszczone. A więc jak motywować dziecko? Już ma ponad 600 wyświetleń. Bardzo mnie to cieszy, bo jest to świeży stream z piątku. Widocznie jest zapotrzebowanie na tego rodzaju tematy, więc zapraszam Was, drodzy rodzice, w piątek o 16 na kawę. Natomiast wszystkich uczniów, którzy adeptów sztuki gitarowej, którzy mnie oglądają, nie tylko tych ze Śląska, ale moi kochani uczniowie, Was zapraszam na najbliższą środę, gdzie będę mówił o tym,
że muzyka to nie jest granie bez błędów. Granie bez błędów to jest dopiero początek muzyki. A więc podsumuję krótko to, co powiedziałem dzisiaj. Jeśli chcesz szybciej wyćwiczyć utwór, po pierwsze, ustal, co będziesz ćwiczył. Przyjrzyj się utworowi, jakie jest metrum, jaka jest tonacja, jakie jest tempo, czy to w ogóle gra się w szybkim tempie, czy nie. Przystępujesz teraz do rozczytania utworu. Kiedy czytasz, rozczytujesz utwór, masz dwa zadania. Zagrać dobre nuty dobrymi palcami, ale dobrymi palcami lewej i prawej ręki. Musisz to zrobić powoli, pamiętając, że musisz powtarzać takty, również te bardzo łatwe, bo wtedy będziesz w stanie szybciej wyćwiczyć utwór. Kiedy rozczytałeś to, czyli potrafisz zagrać płynnie, nie szybko, płynnie, dobre nuty dobrymi palcami, przystępujesz do etapu ćwiczenia, który zawiera w sobie zagranie dobrego rytmu przede wszystkim. Z reguły ten rytm jest tłumaczony przez nauczyciela, jeśli jest trudniejszy. Z reguły u nas w gitarowych nutach jest dosyć prosty, ale musisz go rozszyfrować i dobrze zagrać. Jeżeli masz problem, nie rób wymówek. Posłuchaj nagrania, które nagrał ci nauczyciel. Albo poproś go o takie nagranie, jeżeli go nie masz. Jeżeli umiesz zagrać dobre nuty dobrymi palcami, w dobrym rytmie, to pozostaje ci kolejny element ćwiczenia, mianowicie dobre tempo. I teraz dopiero pracujesz nad tempem, przyspieszasz stopniowo o jedną ciutę, czyli o 10 uderzeń na minutę. O, nawet trochę zrymowałem. Przyspieszasz o jedną ciutę, czyli o 10 uderzeń na minutę. A więc jeżeli ćwiczyłeś, na przykład wychodziło ci w tempie 60, to spróbuj zagrać to w 70, potem w 80 uderzeń na minutę, bo to te właśnie cyfry wyświetla metronom. Jeżeli jesteś w klasie drugiej, trzeciej albo czwartej i nie wiesz, co to jest metronom, nie powinieneś oglądać tego filmu. Albo zapytaj nauczyciela i sobie wygoogluj, ludzie, którzy nie grają z metronomem, bardzo źle na tym wychodzą. Nie mówię, że non-stop, ale ćwiczeniowo powinno się to robić. O tym kiedyś nagram też osobną audycję. A więc uwaga, kiedy masz utwór rozczytany i najpierw, a potem wyćwiczony, czyli grasz dobre nuty dobrymi palcami, w dobrym rytmie i w dobrym tempie, gratulacje, osiągnąłeś etap, który można nazwać początkiem Twojej pracy. Dlaczego początkiem? No bo muzyka to nie jest granie bez błędów. Granie bez błędów to jest dopiero początek muzyki. Kochani, kończę jak zwykle bardzo pozytywną nutką, tym razem nutką wiosenną, która dzisiaj powstała. Do zobaczenia.